Anika Waligura Wylężek ze Świerklańca Koletanowski Gór. Spokojnie do pierwszej podchodzi przeszkody. No ale proszę, no. Może z mniejszą prędkością, ale robi ten łuk bardzo pewnie. Spiesz się powoli, jest takie powiedzenie. Tak jest. Tak. To wie, czy to nie będzie klucz do naprawdę przyzwoitego wyniku. A przynajmniej jeden z zawodników, zostając w naszej wodzie, da szansę na zajęcie nie ostatniego miejsca przez panią Monikę. Mimo, że nie osiąga wykręcenia nóg. Proszę, jak czuję odbiła końcem mamy, żeby nie było widać, że poszło by wykręcenie. Wcześniej się przyznała, że się uczyła niedobrze 10 minut. To tak by mi dodali, papa idzie, nie? A tak może być, teraz... pewnie podziwu. Pewnie podziwu jedzie baba, ale się niedobrze nauczyła jeździć. Czyżby kolejny zawodnik, który po zawodach sprawi sobie własnego wysysa do treningu? Kto wie? A mówiłem? Nie, myślałem, że jedzie ale prosto. Proszę spojrzeć, jak ta krowiarska ziemia jest już zryta tutaj. Samego przejazdu można się domyślić, obserwując tylko ziemię. I pędzi już pani Monika do naszej wody. Czy poradzi sobie? Jak odważnie to zrobi? Myślę, że równie odważnie, jak wystartowała w tych zawodach. Odwaga to nie znaczy szybkość. Ale proszę, bez żadnych problemów. I już jest na trzecie i ogromne brawa dla jedynej zawodniczki, która zdecydowała się wziąć udział w naszym wyścigu. 3 minuty 51 sekund, ale przecież nie to jest ważne, tak?